Rozdział dwudziesty Czas na decyzję Wnętrze okrętu podwodnego okazało się niewiarygodnie przestronne i prowadziły do niego schody, a nie drabinka. Żadnego uczucia ciasnoty, wnętrza w dwóch tonach połyskliwej zieleni. Przewody o żywych kolorach wesoło kontrastowały z wystrojem niemalże szpitalnym. Młody oficer wachtowy w wieku lat może dwudziestu ośmiu sprowadził ich o dwa pokłady. Powietrze 22 stopnie i 46% wilgotności, jak wyjaśnił oficer, było rozkosznie świeże i chłodne. Na dole schodów skręcił w lewo i zapukał do drzwi z napisem Komandor P. Pedersen US. Nawy. Kapitan wyglądał na lat około 40. Kwadratowa twarz w typie raczej skandynawskim z czarną czupryną ostrzyżoną na jeża i ledwie zaczynającą siwieć. Bystre, wesołe oczy, ale usta i szczęka niebezpieczne. Siedział za metalowym, uporządkowanym biurkiem, paląc fajkę. Przed nim pusta filiżanka po kawie i blok, na którym właśnie coś pisał. Wstał i powitał ich uściskiem dłoni, zaprosił gestem, by usiedli na dwóch krzesłach przed biurkiem i polecił Wechtowemu: Proszę o kawę, Stanton, a to każ wysłać, dobrze? Oderwał górną kartkę z bloku i podał mu ją. Bardzo pilne. Usiadł. A więc, panowie, witam na pokładzie. Komandorze Bond, miło mi powitać gościa z Królewskiej Marynarki Wojennej. Był pan kiedyś na okręcie podwodnym? Byłem, odrzekł Bond, ale tylko jako hajmem nadzorca ładunku. Pracowałem w dziale specjalnym ochotniczej rezerwy marynarki królewskiej. Taki czekoladowy marynarz. Kapitan roześmiał się. Dobre. A pan, panie Leiter? Nie, kapitanie, ale miałem własny. Operowało się nim za pomocą gruszki i rurki gumowej, tylko że nigdy mi nie pozwalano mieć tyle wody w wannie, żebym sprawdził, co on potrafi. Zupełnie jak w departamencie floty. Oni też mi nie pozwalają do końca wypróbować tego okrętu. Tylko raz udało się na pływaniu próbnym. Kiedy tylko chciałoby się tak naprawdę coś zrobić, od razu strzałka przekracza tę cholerną czerwoną kreskę, którą jakiś ważny urzędaz wymalował na tarczy. I cóż, panowie, kapitan spojrzał na Leitera, co się dzieje? Takiego zalewu ściśle tajnych nadzwyczaj pilnych depesz nie miałem od czasu w Korei. Wyznam otwarcie, że najświeższy telegram był od dowódcy marynarki wojennej, poufny. Oznajmiono mi, że mam być na rozkazy pańskie albo, w razie pańskiej śmierci lub niewydolności, na rozkazy komandora Bonda, do czasu, gdy o godzinie dziewiętnastej tego wieczora przybędzie admirał Carlson. Więc jak? Co tu się kroi? Wiem tylko tyle, że wszystkie depesze miały nagłówek. Operacja piorun, co to za operacja? Bondowi bardzo przypadł do gustu komandor Pedersen. Podobały mu się jego swoboda i humor. Wpatrywał się teraz w jego twarz, pełną spokoju i dobrego nastroju. Podczas gdy leiter relacjonował sprawę do momentu, kiedy o 13.30 amfibia larga odleciała i poinformował. Jakie instrukcje od bonda otrzymała Domino Vitali? W tle relacji Leitera mieszały się stłumione odgłosy, wysoki, ciągły pisk generatora i przyciszone dźwięki muzyki. Od czasu do czasu nad biurkiem kapitana potrzaskiwał i śpiewał operacyjnym szyfrem wewnętrzny system nagłaśniający. Robert z do szefa łodzi, pierwszy mechanik, wzywał Pęszczaf, zespół niebieski do oddziału F. I dobiegało skądś cmokanie i bulgot czegoś w rodzaju pompy, odzywające się dokładnie co dwie minuty. Po dziesięciu minutach komandor Pedersen odchylił się na oparcie swego fotela. Sięgnął po fajkę i odruchowo wziął się do jej nabijania. A to piekielna historia. Uśmiechnął się. I dziwna rzecz, ale uwierzyłbym w nią, nawet gdyby nie uprzedził mnie o tym departament floty. Zawsze podejrzewałem, że pewnego dnia zdarzy się coś takiego. Do diabła. Muszę wozić te pociski i dowodzę okrętem atomowym. Jednak ta sprawa mnie przeraża, tym bardziej, że mam żonę i dwoje dzieci. Bronia atomowa jest trochę zbyt niebezpieczna. Cholera. Każda z tych piaszczystych wysepek mogłaby postawić pod murem całe Stany Zjednoczone, gdyby akurat miała jeden z moich pocisków wymierzony w miami. A tymczasem ja, facet nazwiskiem Peter Pedersen, lat trzydzieści osiem, może wariat, a może nie wariat, obworzę tego o sztuk, co prawie wystarczyłoby, żeby zetrzeć z powierzchni ziemi całą Anglię. Ale, położył przed sobą dłonie na biurku, to tak nawiasem. I oto mamy właśnie mały problemik. Mały, ale wielki jak cały świat. Cóż więc robimy? Wygląda mi na to, że według panów ten largo wróci tu lada chwila swoim samolotem, wioząc bomby z miejsca, w którym je ukrył. Jeżeli je ma, a sądząc po tym, co usłyszałem, to jest bardzo prawdopodobne, dziewczyna da nam cynk. My wtedy podjeżdżamy i zgarniamy jego statek albo wysadzamy go w powietrze. Tak? Ale przypuśćmy, że nie ma tych bomb na pokładzie, albo że nie dostaniemy cynku. To, co robimy. Jedziemy za nim i siedzimy mu na karku, aż upłynie ten termin, czyli za jakieś 24 godziny, spokojnie odparł Bond. Tylko tyle możemy zrobić, nie powodując potwornego smrodu w aspekcie prawnym. Po upływie terminu możemy z powrotem przekazać cały problem naszym władzom i niech one się martwią, co dalej robić z Disco wolantej utopionym samolotem i z całą resztą. A przez ten czas jakiś typek w motorówce, o którym w ogóle nie słyszeliśmy, może podłożyć jedną z bombu brzegów Ameryki i wysadzić całe miami w powietrze. Albo może nastąpić wielkie bum gdzieś indziej na świecie. Było aż nadto czasu, żeby zabrać bomby z samolotu i umieścić je o tysiące kilometrów od tego miejsca. A to byłoby już fatalne i oznaczałoby, że spieprzyliśmy sprawę. Ale na razie jesteśmy w sytuacji detektywa, który śledzi faceta zamierzającego popełnić morderstwo. Nie ma nawet pewności, czy posiada przy sobie spluwę, czy nie. Ten detektyw nie może zrobić nic innego, tylko iść za facetem i czekać, aż on faktycznie wyciągnie z kieszeni tę spluwę i wyceluje. Wtedy i tylko wtedy detektyw może zastrzelić faceta lub aresztować go. Bond zwrócił się do Leitera. Czy nie tak się to przedstawia, Felix? Na to wygląda, kapitanie. Przy czym komandor Bond i ja jesteśmy całkiem pewni, że nasz człowiek to largo i że lada chwila popłynie do swego celu. Dlatego zdecydowaliśmy się podnieść alarm i zaprosić tu pana. Obstawiamy, że bombę umieści w nocy i że dzisiejsza noc jest ostatnią, jaka mu pozostała. A nawiasem mówiąc, kapitanie. Jesteście pod parą, czy jak to się u was atomowców nazywa? Jesteśmy i możemy wypłynąć za pięć minut. Kapitan potrząsnął głową, ale mam dla panów jedną złą wiadomość. Po prostu nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy nie zgubić tego disco volante. Jakże to? Szybkości wam nie brakuje, prawda? Leiter przyłapał się na tym, że wymierzył groźnie swój stalowy hak w kapitana i pospiesznie złożył go znów na kolanach. Kapitan uśmiechnął się. Chyba tak. Na prostym kursie moglibyśmy ich pogonić, ale panowie chyba nie całkiem uświadamiają sobie problemy żeglugi w tej części oceanu. Wskazał wiszącą na ścianie mapę brytyjskiej admiralicji. Proszę spojrzeć. Widzieliście kiedyś mapę morską z tyloma cyferkami? Wygląda to jak rozgrzebane mrowisko. A są to, proszę panów, pomiary głębokości. I muszę powiedzieć, że jeśli DISCO będzie się trzymać któregoś z kanałów głębokowodnych, wówczas damy radę, jakby powiedział komandor Bond. Cała reszta tego rejonu, machnął ręką, może mieć ten sam niebieski kolor na mapie, ale polatawszy sobie hydroplanem, przekonali się już panowie, że nie ma tej samej głębokości. Prawie cały ten obszar to ławice i mielizny, mające nad sobą od 10 do 30 metrów wody. Gdybym całkowicie zwariował i szukał przytulnej, miłej pracy na lądzie, mógłbym popłynąć w wynurzeniu na 15 metrach i to pod warunkiem, że przekupiłbym nawigatora i ukrył przed załogą wskazania echosądy. Ale gdyby nawet mapenem pokazywała 15 metrów na dłuższym odcinku drogi, trzeba pamiętać, że są to stare mapy, jeszcze sepoki żaglowców, a te ławice przesuwają się już ponad pięćdziesiąt lat od czasu, kiedy je zaznaczano. A poza tym są jeszcze pływy, doraźnie zmieniające głębokość ławic, oraz pagórki koralowców, których echosonda też nie wykazuje, póki nie usłyszycie, że upnęły w kadłub albo w śrubę. Kapitan odwrócił się na powrót do biurka. Nie, panowie. Ta włoska łajba została dobrze wybrana. Na swoim hydropłacie pewnie zanurza się nie głębiej niż na półtora metra. Jeżeli będzie się trzymać na płyciznach, to nie mamy żadnych szans. Sprawa jest jasna. Kapitan popatrzył na obu mężczyzn. Czy chcecie, żebym się połączył z departamentem floty i załatwił przejęcie sprawy przez Fort Lauderdale i jego bombardujące myśliwce, które też macie do dyspozycji? Żeby przejęły to śledzenie Tamci dwaj popatrzyli na siebie Jacht nie będzie pokazywać świateł, zaczął Bond Cholernie trudno byłoby go wypatrzyć nocą Jak uważasz, Felix? Może warto ich wezwać, żeby przynajmniej trochę pilnowali amerykańskiego wybrzeża? A potem, jeżeli kapitan się zgodzi, popłynęlibyśmy na głębie Obstawiając jako cel numer jeden bazę rakietową na Grand Bahama, Felix Leiter poczochrał sobie lewą dłonią czuprynę koloru słomy. Szlak by to trafił, rzekł ze złością. No tak, do diabła, chyba tak. Wyszliśmy już na dostatecznych Durniów, skoro wezwaliśmy tutaj Mantę. Po co tam jeszcze dywizjon myśliwców? Pewnie. Po prostu musimy trzymać się naszego wyczucia, że to largo i disco. No już, zmontujmy razem z kapitanem jakąś depeszę, która nie będzie wyglądała zbyt głupio, skopię do CIA i do Twojego szefa. Jakbyś to ujął? Admiralicja dla M, z nagłówkiem Operacja Piorun. Bond przetarł sobie twarz dłonią. Boże, dopiero na wywijamy. Spojrzał na duży metalowy zegar na ścianie. Szósta. W Londynie to północ. Godzina w sam raz na taką depeszę. Wewnętrzny system na suficie odezwał się wyraźniej. Oficer wachtowy do kapitana. Przybył policjant z pilną wiadomością dla komandora Bonda. Kapitan nacisnął guzik i przemówił do mikrofonu na biurku. Przyprowadzić go. Przygotować się do odcumowania. Cała załoga gotowa do wypłynięcia. Poczekał na potwierdzenie i zwolnił przycisk. Posłał im uśmiech. Spytał Bonda: Jak się nazywa ta dziewczyna? Domino. No, domino, powiedz nam coś dobrego. Drzwi się otworzyły. Kapral policji. Zdjąwszy czapkę, trzasnął obca sami na baczność na stalowej podłodze i sztywno wyciągnął rękę. Bont wziął od niego brązową kopertę i otworzył ją. Przebiegł napisany ołówkiem komunikat z podpisem komisarza Policji. Odczytał beznamiętnie. Samolot wrócił siedemnasta trzydzieści wciągnięty na pokład. Disco odpłynął siedemnasta pięćdziesiąt pięć z pełną szybkością kurs północno-zachodni. Stop dziewczyna nie powtarzam nie pokazała się na pokładzie pe o tym jak wsiadła bąd wziął od kapitana blankiet i napisał. Manta spróbuje podążać za Disco co przez Nordchwest Providence Hannel Stop poprosimy przez Departament Floty, aby Dywizjon Myśliwców Bombardujących uczestniczył w akcji w promieniu 200 mil od Wybrzeża Florydy Stop Manta będzie utrzymywać kontakt przez kontrolę lotniska Windsor Stop Departament Floty i Admiralicja zostały poinformowane Stop proszę powiadomić gubernatora oraz admirała Carlsona i brygadiera Fairchilda P o ich przybyciu. Bond podpisał komunikat i przekazał go kapitanowi, który też podpisał, podobnie jak Leiter. Bond włożył go do koperty i wręczył kapralowi, który dziarsko wykonał w tył zwrot i wyszedł z metalicznym brzękiem ciężkich butów. Kiedy drzwi się zamknęły, kapitan nacisnął guzik interkomu. Kazał odpłynąć, w wynurzeniu, kurs na północ, z szybkością dziesięciu węzłów, po czym wyłączył się. Zapadło krótkie milczenie, w tle pełne odgłosów, pisków i gwizdków bosmańskich, wysokiego jęku maszynerii, tupotu biegnących stóp. Okręt z lekka zadygotał. Kapitan rzekł spokojnie. No, panowie, to tyle. Wolałbym, żeby ta zwierzyna była nie aż tak dzika i troszkę bardziej uchwytna. Ale jak dla was chętnie na nią zapoluję. A teraz wysyłamy depesze. Tylko na wpół myśląc o tekście depeszy. Bond siedział zatroskany tym, co znaczy wiadomość od komisarza i co z domino. Niedobrze to wyglądało. Jak gdyby samolot nie przywiózł albo dwóch bomb, albo jednej z nich. A wówczas mobilizacja manty i myśliwców nie miałaby większego sensu. Całkiem możliwe. Że strącony do morza windicator i zniknięcie bomb to dzieło jakiejś zupełnie innej grupy i że goniąc za disco, pozostawiają wolne pole działania dla spektre. Jednakże instynkt Bonda nie dopuszczał takiej możliwości. Jako przykrywka cała ta kombinacja z largiem i disco była w stu procentach niezawodna. Trudno jej cokolwiek zarzucić. Sam ten fakt wystarczał, żeby obudzić w Bondzie podejrzenia. Tak rozległa i zuchwała intryga musi być opracowana nienagannie i przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Largo mógł po prostu wyruszyć na swoje poszukiwania skarbu i wszystko, aż do ostatniej chwili rozpoznania, gdzie się znajduje i czy w pobliżu nie kręcą się jakieś łodzie rybackie. Pasowałoby do takiej możliwości. Albo mógł popłynąć, żeby podłożyć bombę nastawić zapalnik choćby na kilka godzin po wyznaczonym terminie, aby mieć czas na jej odzyskanie i zniszczenie w przypadku, gdyby Anglia i Ameryka w ostatniej chwili zgodziły się na zapłacenie okupu oraz na takie oddalenie się od strefy zagrożenia, żeby uniknąć wybuchu i zapewnić sobie alibi. Ale gdzie jest bomba? Czyżby ją przywieziono samolotem na statek, a Domino z jakiegoś powodu nie mogła wyjść na pokład? Aby to zasygnalizować? A może zostanie wzięta na statek dopiero w drodze do celu? Kierunek zachodni z nas pasuje do obu tych możliwości. Zatopiony samolot leży na zachód, a na południe od wysp Bimini, tak samo jak Miami oraz inne możliwe cele na brzegach Ameryki, albo też przepłynąwszy głęboki kanał. Jakieś 80 kilometrów na zachód od nas Dis Disco może skręcić ostro na północ i przebywszy następne 80 kilometrów po od odstraszających pościg, zawrócić i ruszyć wprost na Grand Bahama i bazę rakietową. Dręczony tymi niepewnościami i obawą, czy on i Leiter nie wychodzą na kolosalnych durniów, Bond zmuszał się do spojrzenia w oczy jednej jedynej pewności, że on i Leiter... I Manta idą na obłąkańczy hazard. Jeżeli bomba jest na pokładzie, jeżeli Disco skręci na północ, na Grand Bahama i bazę rakietową, to Manta może jeszcze w porę go przechwycić. Ale jeżeli to by się sprawdziło, przy wszystkich możliwościach pomyłki, to dlaczego Domino nie dała sygnału? Co jej się przydarzyło? Rozdział 21 bardzo łagodnie i powoli. Jak ciemna torpeda pozostawiająca za sobą głęboki, krótko spieniony ślad, disco volante pędził po zwierciadle morza barwy indygo. W wielkiej kabinie panowała cisza z wyjątkiem głuchego dudnienia maszyn i lekkiego pobrzękiwania jakiegoś szkła na podręcznym kredensie. Na wszelki wypadek opuszczono sztormowe osłony na iluminatorach, a wnętrze rozjaśniało tylko pojedyncze światło pozycyjne z lewej burty, zawieszone na suficie. To przyćmione czerwone światło z ledwością ukazywało twarze dwudziestu mężczyzn siedzących wokół długiego stołu, a ich rysy, całe w czerwonych i czarnych cieniach, krzywiące się od lekkiego kołysania lampy, nadawały tej scenie charakter spisku w piekle. U szczytu stołu zaczął przemawiać largo z twarzą świecącą od potu, mimo że w kabinie była klimatyzacja. Głos miał tak napięty, aż zachrypły: Zmuszony jestem powiadomić, że znaleźliśmy się w stanie zagrożenia. Pół godziny temu numer 17 zastał na dolnym pokładzie pannę Witali, manipulującą przy aparacie fotograficznym. Kiedy podszedł, uniosła go i udawała. Że fotografuje Palmyrę, mimo że na obiektywie znajdowała się pokrywka. Wzbudziło to jego podejrzenia. Dał mi znać. Zszedłem na dół i zabrałem ją do swojej kabiny. Zaczęła się ze mną szamotać. Całe jej zachowanie wydało mi się podejrzane. Byłem zmuszony brutalnie przywołać ją do porządku. Wziąłem kamerę i zbadałem ją. Largo zawiesił głos. Kontynuował spokojnie. Kamera okazała się atrapą. Był w niej ukryty licznik Geigera. Wykazywał 500 rentkenów, co jest naturalne. Przywróciłem moją przyjaciółkę do przytomności i przepytałem. Nie chciała ze mną rozmawiać. W stosownym czasie zmuszę ją do tego, po czym zostanie usunięta. Na razie trzeba było odpływać. Znowu ogłuszyłem ją i starannie przywiązałem do koi. Następnie zwołałem nasze zebranie, aby powiadomić was o tej sprawie, którą przekazałem już do wiadomości. Numer dwa. Largo zamilkł. Wokół stołu rozległ się złowróżbny, wściekły pomruk. Numer czternaście. Jeden z Niemców odezwał się przez zęby. I co? Proszę, numer jeden, powiedział na to numer dwa. Powiedział, że mamy dalej robić swoje. Że cały świat jest pełen szukających nas liczników Geigera. zmobilizowano przeciwko nam tajne służby całego świata jakiemuś pracusiowi w nassał prawdopodobnie z policji zapewne polecono sprawdzić radioaktywność wszystkich statków w tym porcie. Możliwe, że przekupiono pannę Witali, aby wniosła licznik na pokład. Jednakże numer dwa uznał. Że kiedy umieścimy broń w strefie celu, nie będzie już powodu do obaw. Kazałem, żeby radiooperator prowadził nasłuch, czy pomiędzy Nassau a Wybrzeżem nie są przekazywane jakieś komunikaty odchodzące od normy. Nasilenie jest całkiem normalne. Gdyby nas podejrzewano, Nassau przeżywałoby istną powódź wiadomości z Londynu i Waszyngtonu. Panuje jednak całkowity spokój. Tak więc operacja będzie przeprowadzona zgodnie z planem. Kiedy się należycie oddalimy od tego rejonu, pozbędziemy się ołowianego pojemnika od bomb. W pojemniku tym będzie się znajdować panna Vitali. Numer czternaście nalegał. Ale czy przedtem wydobędzie pan prawdę z tej kobiety? W perspektywie naszych dalszych planów nieprzyjemnie byłoby sądzić, że możemy być podejrzewani. Przesłuchanie rozpocznie się natychmiast po zakończeniu tego spotkania. Jeśli chcecie usłyszeć mój pogląd, to uważam, że mogą w to być zamieszani dwaj ludzie, ten Bond i Larkin, którzy wczoraj byli na statku. Mogą to być tajni agenci. Tak zwany Larkin miał kamerę. Nie przyjrzałem się jej dokładnie, ale była podobna do tej, którą miała panna Vitali. Wyrzucam sobie, że z tymi dwoma nie byłem ostrożniejszy. Ale to, co mówili, było przekonujące. Kiedy jutro rano wrócimy do nas, trzeba uważać. Panna Witali wypadła za burtę. Opracuję szczegóły tego wypadku. Będzie śledztwo u koronera. Irytujące, ale nic poważnego. Zeznania naszych świadków okażą się nie do podważenia. Rozsądnie będzie użyć monet jako dodatkowego alibi, gdzie spędziliśmy noc. Numer 5. Czy stan erozji tych monet jest zadowalający? Numer 5. Czyli fizyk kłodze rzeki rozważnie. Zaledwie znośny. Ale badanie zniosą, jeśli będzie pobieżne. To prawdziwe dublony i reale z początków XVII wieku. Woda morska nie ma większego wpływu na złoto i srebro. Użyłem trochę kwasu, żeby je ponadżerać. Oczywiście trzeba je wręczyć koronerowi z deklaracją, że to znalezisko. Do ich oceny potrzebny byłby dużo lepszy specjalista niż on lub sędzia. Ujawnienie miejsca, gdzie znaleziono skarb, nie będzie konieczne. Może należałoby podać głębokość wody, powiedzmy, 18 metrów, na bliżej nieokreślonej rafie. Nie wyobrażam sobie. W jaki sposób naszą wersję dałoby się podważyć? Doraw koralowych często przylega bardzo głęboka woda. Panne Witali mógł zawieść akwalung, także widziano, jak znika nad głębokim uskokiem, gdzie nasza echosonda podała głębokość 180 metrów. Staraliśmy się ją przekonać, że nie powinna brać udziału w tych poszukiwaniach. Ale była znakomitą pływaczką. Przekonała ją romantyczność tej przygody. Numer pięć rozłożył ręce. Tego rodzaju wypadki są częste. Co roku wielu traci życie w ten sposób. Prowadzono intensywne poszukiwania, ale pojawiły się rekiny. Przerwano poszukiwanie skarbu i natychmiast wróciliśmy do sał, żeby powiadomić o tej tragedii. Numer pięć stanowczo potrząsnął głową. Nie widzę powodu, żeby ten wypadek miał nas zniechęcić ale jestem za bardzo wnikliwym dochodzeniem. Numer pięć grzecznie obrócił głowę do Larga. Znam pewne zastosowania elektryczności, którym ludzkie ciało nie potrafi się oprzeć. Gdybym mógł być pomocny? Largo odpowiedział mu nie mniej kurtuazyjnie, jak gdyby omawiali leki dla pasażera cierpiącego na chorobę morską. Dziękuję. Rozporządzam środkami perswazji które dotąd bywały wystarczające. Ale na pewno zwrócę się do pana, gdybym napotkał szczególny opór. Largo popatrzył na ocienione, rubinowe twarze wzdłuż stołu, a teraz szybki przegląd pozostałych szczegółów. Spojrzał na zegarek. Jest północ. Mamy przed sobą dwie godziny światła księżycowego, poczynając od godziny trzeciej. Świt nastąpi trochę po ósmej. Pozostały więc dwie godziny na operację. Nasz kurs doprowadzi nas do Westendu od południa. To normalne podejście do tych wysp choćby radar bazy rakietowej wykrył nasze zbliżenie się w rejon celu, uznają nas po prostu za jakiś jacht, który odrobinę zszedł z kursu. Zakotwiczymy dokładnie o trzeciej i grupa działająca wpław wyruszy na odległość 800 metrów do miejsca podłożenia. Piętnastu z was będzie w tym uczestniczyć i popłyniecie, jak ustalono, w szyku trójkąta, nośnik i płozy mając w jego centrum. W szyku trzeba starannie przestrzegać, aby się nie pogubić. Jako namiar powinna wystarczyć niebieska latarka na moich plecach, ale gdyby ktokolwiek się zgubił, wraca prosto na statek. Wszystko jasne? Podstawowym obowiązkiem eskorty będzie uważanie na rekiny i barakudy. Jeszcze raz przypominam, że zasięg waszej broni wynosi niewiele ponad sześć metrów i ryba musi być trafiona w głowę albo tuż za nią. Każdy, komu by przyszło strzelać, musi o tym uprzedzić sąsiada, który wtedy musi być gotów pomóc mu drugim strzałem, gdyby to się okazało potrzebne. Chociaż jedno trafienie powinno wystarczyć do uśmiercenia, jeżeli kurara, zgodnie z zapowiedzią, nie traci swych właściwości pod wpływem wody morskiej. Przede wszystkim zaś largo stanowczo położył dłonie przed sobą na stole. Przed wystrzałem nie zapomnijcie usunąć zgrota ochronnej pochewki. Wybaczcie, że powtarzam te szczegóły. Przećwiczyliśmy to wielokrotnie w podobnych warunkach i ufam, że wszystko nam dobrze pójdzie. Jednakże podwodny teren będzie wam nieznany, a efekt pigułek deksedryny. Które płynący otrzymają po tym zebraniu. Polega na uczuleniu systemu nerwowego i zwiększeniu wytrzymałości oraz odwagi. Musimy więc wszyscy być przygotowani na niespodzianki i umieć sobie z nimi poradzić. Czy są dalsze pytania? Wiele miesięcy temu w Paryżu, na etapie przygotowań, Blofeld ostrzegał larga, że jeśliby ktoś z jego zespołu miał powodować kłopoty. To najprawdopodobniej dwaj Rosjanie, dawni członkowie śmierszu, numer 10 i numer 11. Oni mają we krwi konspirację, wyjaśniał Blofeld. Ręka w rękę z konspiracją idzie podejrzliwość. Ci dwaj zawsze będą się zastanawiać, czy nie są przedmiotem jakichś dodatkowych intryg i spisków, żeby dać im najbardziej niebezpieczną robotę, żeby uczynić z nich ofiary dla Policji żeby ich zabić i ukraść należną im część zysków. Zawsze będą skłonni donosić na kolegów i zawsze będą mieć zastrzeżenia do uzgodnionych planów. Dla nich nawet oczywisty plan i trafny sposób przeprowadzenia czegoś są wynikiem odrębnej motywacji, którą się przed nimi ukrywa. Trzeba ich nieustannie upewniać, że niczego się przed nimi nie kryje, ale kiedy już przyjmą wydane sobie rozkazy będą je wypełniać zdrobiazgową starannością i nie dbając o własne bezpieczeństwo. Mieć takich ludzi warto, niezależnie od ich specjalnych umiejętności. Ale nie zapominaj o tym, co powiedziałem, i gdyby powstały kłopoty, gdyby usiłowali szerzyć w zespole nieufność, musisz reagować natychmiast i w sposób skrajnie bezwzględny. Nie wolno dopuścić, aby w twoim zespole zalęgły się czerwie nieufności i nielojalności. Jest to wewnętrzny wróg, który potrafi zniszczyć rzecz choćby najstaranniej zaplanowaną. Teraz odezwał się numer dziesięć, słynny niegdyś terrorysta ze śmieszną nazwiskiem Strielik. Siedział o dwa miejsca dalej niż largo, po jego lewej stronie. Zwrócił się nie do przywódcy, lecz do zebranych. Towarzysze, zastanawiam się nad ciekawymi sprawami, które przedstawił numer jeden i mówię sobie, że wszystko to zostało świetnie urządzone. Myślę, że ta operacja będzie znakomita i na pewno nie zajdzie potrzeba, żeby zastosować drugą broń w celu numer dwa. Posiadam trochę dokumentacji dotyczącej tych wysp i dowiaduję się z Jachtsmans. Numer dziesięć miał pewne trudności z wymówieniem tego słowa. Guide to de Bahamas że o kilka mil od naszego celu znajduje się wielki, nowy hotel i wokół niego trochę już miejskich zabudowań. Oceniam więc, że eksplozja broni nr 1 zabije może dwa tysiące osób. Dwa tysiące to w moim kraju niedużo, a ich śmierć, w porównaniu ze zniszczeniem tej ważnej bazy rakietowej w Związku Radzieckim, nie miałaby wielkiego znaczenia. Myślę, że na Zachodzie byłoby inaczej a zniszczenie tych ludzi i ratowanie pozostałych, którzy przeżyli, potraktowano by jako poważną sprawę, która zdecydowałaby o natychmiastowym przyjęciu naszych warunków dla uchronienia celu numer dwa przed zniszczeniem. A skoro tak, towarzysze, niski, pozbawiony wyrazu głos ożywił się z lekka, to pomyślałem sobie, że w ciągu dwudziestu czterech godzin nasze wysiłki dobiegłyby kresu i olbrzymia nagroda byłaby już w naszym zasięgu. Zatem, czerwone i czarne cienie przeobraziły jego napięty uśmieszek w mroczny grymas, skoro mamy tak ogromne pieniądze tuż pod ręką, przyszła mi do głowy przewrotna myśl. Largo wsunął dłoń do kieszeni marynarki i odbezpieczył małego colta kalibru. 25. I nie spełniłbym swej powinności wobec mego rosyjskiego towarzysza numer 11 oraz innych członków naszego zespołu. Gdybym nie podzielił się z wami tą myślą, prosząc równocześnie o wyrozumiałość dla tego, co może być bezpodstawnym podejrzeniem. W zgromadzeniu zapadła kompletna, złowróżbna cisza. Wszyscy byli tajnymi agentami lub konspiratorami. Zwęszyli ślad buntu, cień budzącej się nielojalności. Co takiego wie numer dziesięć? Co chce ujawnić? Każdy z nich był gotów do natychmiastowej decyzji, w którą stronę skoczyć. Kiedy niedźwiedź zostanie wypuszczony z klatki. Largo wydobył swój rewolwer z kieszeni i trzymał go przy udzie. Zbliża się moment podjął numer dziesięć, patrząc po twarzach siedzących naprzeciwko i sprawdzając pospiesznie ich reakcję. Bardzo już niedaleki, kiedy piętnastu z nas, pozostawiając na pokładzie tego statku pozostałych członków załogi, znajdzie się tam na zewnątrz, machnął dłonią ku ścianie kabiny, w ciemności, odpłynąwszy co najmniej o pół godziny od statku. A gdyby, towarzysze? Jego głos zabrzmiał wyzywająco. Co by to było, gdyby ci pozostający na pokładzie odpłynęli statkiem, porzuciwszy nas we wodzie? Wokół stołu nastąpiło poruszenie i rotano. Numer dziesięć uniósł dłoń. Uważam, że do tego nie dojdzie i zapewne Wy również tak sądzicie, towarzysze. Ale jesteśmy wśród swoich. Znamy te niegodziwe popędy, jakie mogą się pojawić nawet u najlepszych przyjaciół i towarzyszy, kiedy chodzi o wielką fortunę. I otóż, towarzysze, kiedy piętnastu z nas zabraknie, o ile większa fortuna przypadnie pozostałym, którzy opowiedzą numerowi dwa straszną historię o wielkiej walce z rekinami i naszej śmierci. Co zatem proponuje numer dziesięć? niemal szepnął largo. Po raz pierwszy numer dziesięć spojrzał na prawo. Nie mógł dojrzeć, jaki wyraz oczu ma largo. Przemówił do wielkiej, czerwonej i czarnej masy jego twarzy. W głosie brzmiał upór. Powiedział. Proponuję, ażeby jeden członek z każdej grupy narodowej pozostał na pokładzie i strzegł interesów pozostałych członków swej grupy. Zmniejszy to grupę płynących do dziesięciu. Dzięki temu podejmujący tę te niebezpieczną akcję włożą w to więcej entuzjazmu, wiedząc, że nie może się przytrafić coś takiego, jak opisałem. Largo odpowiedział grzecznie, bez emocji. Mamy bardzo krótką i prostą odpowiedź na tę sugestie numer dziesięć. Błysnęło czerwone światło na metalowym kciuku sterczącym z jego wielkiej dłoni. Trzy pociski tak szybko uderzyły w twarz Rosjanina, że trzy eksplozje, trzy jasne rozbłyski zlały się niemal w jedno. Numer dziesięć podniósł dwie osłabłe dłonie, wnętrzem do przodu, jak gdyby chciał złapać następne kule, targnął się w przód z brzuchem wspartym o krawędź stołu i ciężko runął do tyłu, na podłogę, w trzasku łamiącego się krzesła. Largo uniósł do nosa wylot lufy i delikatnie go powąchał niby jakiś rozkoszny flakonik perfum, ruszając tam i z powrotem pod nozdrzami. W milczeniu powiódł z wolna oczyma po jednym szeregu twarzy od siebie i po drugim na powrót. Wreszcie zarządził: Na tym zakończymy zebranie. Wszystkich członków proszę, aby wrócili do swoich kabin i po raz ostatni sprawdzili ekwipunek. Jedzenie będzie od tej chwili gotowe w kambuzie. Również połyku alkoholu Gdyby ktoś zechciał. Przyśle dwóch członków załogi, aby zajęli się zmarłym. Dziękuję. Kiedy largo pozostał sam przeciągnął się z wielkim, przepastnym ziewnięciem, po czym zwrócił się do podręcznego kredensu, otworzył szufladę i wyjął z niej pudełko cygar corona. Wybrał jedno i czyniąc gest niesmaku, zapalił. Po czym wziął zamknięty pojemnik z czerwonej gumy z kostkami lodu. Wyszedł za drzwi i skierował się do kabiny Domino Vitali. Zamknął drzwi. Przekręcił w nich klucz. Tu również zwisała z sufitu czerwona lampka do czytania. Pod nią, na podwójnej koi, dziewczyna leżała rozpostarta jak rozgwiazda, kostki i przeguby mając przywiązane do czterech rogów żelaznego szkieletu pod materacem. Largo postawił pojemnik z lodem na komodzie i starannie zrównoważył obok niego cygaro, tak by jego żarzący się czubek nie uszkodził lakieru. Dziewczyna przyglądała mu się oczyma jak dwa migotliwe czerwone punkty w półmroku. Moja droga, miałem dużo uciechy z Twojego ciała, dużo rozkoszy. Largo zaczął przemowę. W zamian za to, jeżeli mi nie powiesz, kto ci dał to urządzenie, żebyś je wniosła na pokład, zmuszony będę zadać ci dużo bólu. Zrobię to za pomocą tych dwóch prostych narzędzi. Podniósł cygaro i podmuchał na jego czubek, aż rozżarzył się jasno. Tym na gorąco, a tymi kostkami lodu na zimno. Dzięki naukowemu zastosowaniu, a ja tak je będę stosował, sprawią one ten nieunikniony efekt, że kiedy przestaniesz wrzeszczeć, będziesz mówić. I to mówić prawdę. A zatem, od czego zaczniemy? Głos dziewczyny był pełen śmiertelnej nienawiści. Zabiłeś mojego brata i teraz mnie zabijesz, cyknęła. No to jazda i baw się dobrze. Sam jesteś już o krok od śmierci. Kiedy przyjdzie reszta, i to niedługo, będę się modliła do Boga, żebyś cierpiał milion razy więcej niż my oboje. Kiedy Largo się zaśmiał, było to krótkie, szorstkie szczeknięcie. Podszedł do koi. Odparł. Doskonale, moja kochana. Zobaczymy, co uda się nam z tobą zrobić. Bardzo łagodnie i bardzo, bardzo powoli. Nachylił się i zaczepił palcami od góry za wycięcie jej koszuli oraz połączenie stanika między piersiami. Bardzo powoli ale z wielką siłą rozdarł je z góry na dół na całą długość, po czym odrzucił na bok rozerwane połówki i obnażył całą połyskującą długość jej ciała. Przyjrzał mu się uważnie, z namysłem, następnie podszedł do komody, wziął cygaro i miskę z kostkami lodu, wrócił i usadowił się wygodnie na brzegu koi. Po czym zaciągnął się i wypuścił dym z cygara. Otrząsnął popiół na podłogę i pochylił się nad swą ofiarą. Rozdział 22 Tropiciele W centrali bojowej manty panowała zupełna cisza. Komandor Pedersen, stojąc za dyżurnym przy echosądzie, wygłaszał niekiedy przez ramię komentarz skierowany do Bonda i Leitera, którym dano dwa krzesła z płóciennym oparciem ustawione z dala od wskaźników głębokości i szybkości, tak osłoniętych, aby mógł je odczytać tylko zespół nawigacyjny. Ci trzej siedzieli obok siebie na aluminiowych fotelach z piankowymi poduszkami krytymi czerwoną skórą, operując sterem oraz dziobowymi i rufowymi sterami głębokości, jak piloci samolotu pasażerskiego. Teraz kapitan, porzuciwszy marynarza przy chosądzie. Podszedł do Bonda i Leitera. Uśmiechnął się radośnie. Pięćdziesiąt metrów i najbliższa wysepka o całą milę na zachód. Mamy wolną drogę aż do Grand Bahama. I szybkość też niezłą. Jeśli ją utrzymamy, to czekają nas jakieś cztery godziny drogi. Przy Grand Bahama znajdziemy się mniej więcej na godzinę przed świtem. Może by tak coś przekąsić i zdrzemnąć się? Przez godzinę nic nie pojawi się na radarze, a wyspy Berry będą nam zapełniały ekran, póki nie zostawimy ich za sobą. I wtedy ukaże się wielki znak zapytania. Jeśli je ominiemy i zobaczymy, że najmniejsza z tych wysepek oderwała się i żegluje prędko na północ po kursie równoległym do naszego, będzie to disco volante. Wtedy się zanurzymy. Usłyszycie dzwonki alarmowe. Ale możecie się tylko przewrócić na drugi bok i jeszcze trochę pospać. Nic się nie wydarzy, dopóki nie będzie pewne, że jacht znalazł się w rejonie celu. A wtedy będziemy musieli się zastanowić. Kapitan ruszył w stronę schodów. Mogę iść przodem? Uważajcie, żebyście schylali głowy przy rurach. To jedyne miejsce na okręcie, gdzie może być nisko. Poszli za nim korytarzem do mesy dobrze oświetlonej jadalni, wykończonej nakremowo, z panelami w barwach różowej i zielonej, zajęli miejsca u szczytu jednego ze stołów pokrytych laminatem, w pewnej odległości od innych oficerów i marynarzy, z ciekawością patrzących na dwóch cywilów. Kapitan ruchem dłoni wskazał na ściany. Trochę się to różni od szarości dawniejszych pancerników. Zdziwilibyście się, ilu jej głowych zatrudniono do projektowania tych okrętów. To konieczne, jeżeli się chce, żeby załoga dobrze się czuła przy zanurzeniach trwających przez miesiąc albo dłużej bez przerwy. Projektanci stwierdzili, że trzeba wszędzie wprowadzić rozmaite i kontrastujące kolory, a nie jeden, bo w przeciwnym razie to będzie dla oczu ludzkich zbyt przygnębiające. Tej sali używa się do pokazywania filmów. Zamkniętej sieci telewizyjnej, rozgrywek w Basz bingo i Bóg racze wiedzieć do czego jeszcze, byle w czasie wolnym od służby ludzie się nie zanudzili. I proszę zauważyć, że nigdzie nie czuci zapachu w kuchni ani maszyn. Okręt jest pełen elektrostatycznych urządzeń do ich wytrącania. Podszedł Stewart z jadło No to zapraszamy panów na kolację. Ja poproszę o pieczoną szynkę z Wirginii z sosem na łyski. Szarlotkę z lodami i kawę z lodem. I nie żałować tej łyski, stywardzie. Zwrócił się do Bonda. Kiedy wypływamy z portu, zawsze mam dobry apetyt. Bo widzi pan, to nie może a szyper nie znosi, tylko lądu. Bond zamówił jajka w koszulce z żytnią grzanką i kawę. Wdzięcznie przyjmował wesołą gadaninę kapitana. Sam jednak nie miał apetytu. Doskwierało mu wewnętrzne napięcie, które nie ustąpi, dopóki nie zobaczą na radarze disco wolante i staną w obliczu akcji. A w tle jego troski o całość operacji czaiło się zmartwienie, co z dziewczyną? Czy słusznie powierzył jej tak wiele prawdy? Czy zdradziła go? Czy ją złapano? Czy żyje? Wychylił szklankę wody z lodem i słuchał wyjaśnień kapitana jak kostki lodu i woda uzyskiwane są w drodze destylacji z wody morskiej. Wreszcie zniecierpliwił go wesoły, równy ton konwersacji. Powiedział. Proszę mi wybaczyć, kapitanie, ale czy mogę na chwilę przerwać i prosić o wyjaśnienie, co zrobimy, jeśli nie mylimy się w sprawie Disco Volante i dopadniemy go przy Grand Bahama? Nie całkiem wyobrażam sobie, co powinno wtedy nastąpić. Mam co do tego własne wyobrażenia, ale czy uważa pan, że spróbujemy przybić burtą i wedrzeć się na pokład, czy po prostu wysadzić go w powietrze? Szare oczy kapitana przybrały wyraz pytający, odparł. Wszystko to pozostawiałem do waszego uznania. Departament Floty powiada, że jestem na wasze rozkazy. Jak szofer. Może byście mi powiedzieli, co macie na myśli? a ja chętnie posłucham waszych sugestii, dopóki nie będą zagrożeniem dla mego okrętu, uśmiechnął się, to znaczy zbyt wielkim zagrożeniem. W ostateczności, jeżeli brać poważnie to, co mówi Departament Floty, a na to wygląda, sądząc z waszej relacji, to można machnąć ręką nawet i na zagrożenie dla okrętu. Jak wam powiedziałem już na górze, w centrali bojowej, Otrzymałem potwierdzenie naszej depeszy i pełną akceptację proponowanych akcji. Dla mnie to wystarczające. A teraz wy mi powiedzcie. Podano jedzenie. Bąd podłubał w jajkach i odsunął je. Zapalił papierosa. Odezwał się, patrząc na Felixa leitera. No, nie wiem jak ty, ale ja tak sobie wyobrażam to co możemy zastać o czwartej rano, że Disco popłynął ponad ławicami na północ, pod osłoną wysp Berry i że skieruje się gdzieś ku brzegom Grand Bahama w pobliżu bazy rakietowej. Otóż przy takim założeniu, przyjrzawszy się dobrze mapom, skłonny jestem uważać, że jeśli zechce umieścić bombę jak najbliżej celu, to podpłynie i zakotwiczy o jakieś półtora kilometra od brzegu, na głębokości około dwudziestu metrów i przeniesie bombę jeszcze z jakieś 800 metrów bliżej celu, zostawi ją na głębokości może 4 metrów, włączy mechanizm czasowy i będzie spieprzać, ile tylko da radę. Ja bym tak zrobił. O świcie będzie już daleko, a wokół Westendu, jak mogłem się dowiedzieć, pływa mnóstwo jachtów. Oczywiście pojawi się na radarze bazy, ale potraktują go jak każdy inny jacht. — Zakładając, że Largo nastawi bombę na te dwanaście godzin, które pozostają mu do upłynięcia terminu, wystarczy mu czasu, aby znaleźć się z powrotem w Nassau, albo dwa razy dalej, gdyby zechciał. — Ja bym stawiał na to, że wróci do Nassau ze swoją historyjką o poszukiwaniu skarbów i będzie czekał na kolejne rozkazy od Spectre. Bond przerwał. Nie patrzył w oczy Leiterowi jeżeli nie udało mu się wycisnąć informacji z dziewczyny. Leiter rzekł z przekonaniem Diabła tam, nie sądzę, żeby dziewczyna się wygadała. Ona jest twarda, a choćby nawet wystarczy, żeby ją wyrzucił za burtę z kawałkiem ołowiu na szyi i oznajmił, że jej akwalunk nawalił przy poszukiwaniu skarbu, albo wymyślił jakąś podobną gadkę. Tak czy owak wróciłby do nas sał. Facet ma bardzo solidną legendę. Pominąwszy to wszystko, przerwał kapitan i powracając do samej operacji, komandorze Bond, jak on według pana ma wydostać tę bombę ze statku i przetransportować ją w rejon celu? Zgadzam się, że według map nie może bliżej podpłynąć jachtem, a gdyby podpłynął, to mógłby mieć kłopoty ze Strażą Nadmorską z bazy rakietowej. Z tego, co mi doniesiono, wynika, że mają tam jakąś łódź strażniczą do odpędzania rybaków i tym podobnych, kiedy im przychodzi ochota na ćwiczenia w strzelaniu. Jestem pewien, że to właśnie prawdziwy cel podwodnego przedziału w Disco, odparł bąd stanowczo. Mają tam podwodne sanie i zapewne elektryczną torpedę do holowania ich. Załadują bomby na sanie, przewiozą w grupie płetwonurków. Położą i wrócą na statek. Po cóż innego mieliby to całe wyposażenie podwodne? Kapitan odrzekł powoli, może pan mieć słuszność, komandorze? To ma sens. Ale co pan chce, żebym z tym zrobił? Bąd popatrzył mu w oczy. Jest tylko jeden moment, żeby ich przygwoździć. Jeśli zdradzimy się zbyt szybko. Diz co może uciec i tyle, wystarczy kilkaset metrów, i wyrzucić te bomby na głębokości 115 metrów. A żeby przychwycić ich oraz bomby, przynajmniej pierwszą bombę, mamy jedyną okazję, kiedy zespół opuści statek i będzie w drodze do miejsca, gdzie chcą te bomby umieścić. Ich podwodną grupę musi przechwycić nasza grupa podwodna. Druga bomba, jeżeli jest na pokładzie, nie ma znaczenia. Możemy zatopić jacht razem z nią. Kapitan popatrzył na swój talerz. Ułożył porządnie nóż i widelec, wyrównał łyżeczkę, ujął pozostałość kawy z lodem i zakręcił, Także kawałki lodu zabrzęczały. Odstawił szklankę i popatrzył najpierw na Leitera, potem na Bonda. Odezwał się w zadumie. Chyba pan rozsądnie mówi, komandorze. Mamy tu na pokładzie mnóstwo aparatów oddechowych o zamkniętym obiegu. Mamy też dziesięciu z najlepszych pływaków we flotyli atomowej. Ale do walki mają tylko noże. Mogę ich poprosić jedynie na ochotnika. Przerwał. Kto ich poprowadzi? Ja to zrobię, rzekł Bond. Akurat nurkowanie to również moje hobby. Znam się też na rybach, na które uważać, a które są nieszkodliwe. Wyłoży to pańskim ludziom. Felix Leiter wpadł mu w słowo i oznajmił stanowczo. Tylko nie wyobrażaj sobie, że ja tu zostanę nad szynką z Virginii. Nakładam na to, podniósł błyszczący hak, dodatkową płetwę od stóp i w każdej chwili możemy się ścigać mimo sztywnej nogi. Zdziwiłbyś się. Ile rzeczy człowiek sobie improwizuje, kiedy mu ktoś odgryzie rękę? Lekarze nazywają to kompensacją, gdybyś nie słyszał. Kapitan uśmiechnął się. Powstał. Dobra, dobra. Zostawię tu was, bohaterowie, żebyście się wykłócili, kiedy będę gadał z ludźmi przez interkom. Potem trzeba będzie posiedzieć nad mapami, sprawdzić wyposażenie i tak dalej. Jednak nie będzie wam dane się wyspać. Dostaniecie ode mnie porcje bojowych pigułek. Będą wam potrzebne. Uniósł dłoń i poszedł. Leiter zwrócił się do Bonda. Ty cholerny śmiałku. Myślałeś, że zostawisz starego kumpla, co? Boże, ale wy Angole jesteście, zdrajcy. To prawda o perfidnym Albionie, szczera prawda. Bond roześmiał się. A skąd ja, do cholery, miałem wiedzieć, że trafiłeś w ręce tych od rehabilitacji, terapii i co tam jeszcze? Nie miałem pojęcia, że podchodzisz do życia tak poważnie. Podejrzewam, że wymyśliłeś nawet sposób na intymne pieszczoty z tym swoim hakiem od mięsa. Leiter odparł enigmatycznie. Zdziwiłbyś się. Złap tym dziewczynę za rękę i zgadnij. Jaki wpływ hak wywiera na jej dobre postanowienia? Ale przejdźmy do rzeczy. W jakim szyku będziemy płynąć? Czy niektóre z tych noży dałoby się przerobić na dzidy? Jak odróżnić pod wodą i do tego jeszcze w półmroku swoich odwrogów? Musimy te operacje przeprowadzić raczej solidnie. Ten Pedersen to fajny gość. Nie chciałbym, żeby ktoś z jego ludzi zginął przez nasz głupi błąd czy zaniedbanie. W systemie nagłaśniającym rozległ się głos kapitana. Posłuchajcie, mówi wasz kapitan. Możliwe, że w trakcie tej operacji przyjdzie nam ryzykować. Wyjaśnię wam, na czym to polega. Departament Floty wybrał nasz okręt do przeprowadzenia ćwiczeń równoznacznych z działaniami wojennymi. Opowiem wam o tej sprawie, która pozostanie ściśle tajna aż do dalszych rozkazów wydarzyło się, co następuje. Śpiący w koi należącej do jednego z dyżurnych oficerów Bont zbudził się na dzwonek alarmowy. Żelazny głos w sieci rozkazywał. Na posterunki do zanurzenia. Na posterunki do zanurzenia. I prawie natychmiast jego koja przechyliła się z lekka, a odległy jęk maszyny zmienił wysokość. Bont uśmiechnął się do siebie posępnie. Zsunąwszy się z choi, poszedł do centrum bojowego. Leiter już tam był. Kapitan odwrócił się od mapy. W twarzy miał wyraz napięcia. Wygląda na to, powiedział, że mieli panowie rację. Mamy ich jakieś pięć mil przed nami i o dwa punkty na prawo. Robi około trzydziestu węzłów. Żaden inny statek nie mógłby utrzymać takiej szybkości. A co najmniej to nieprawdopodobne, i płynie bez świateł. Chce pan zajrzeć w peryskop. Zostawia za sobą duże kilowater i mnóstwo fosforescencji. Księżyc jeszcze nie wstał, ale widać biały ślad, kiedy oczy się przyzwyczają do ciemności. Bąd nachylił się do gumowych okularów. Po chwili wypatrzył biały kosmyk na widnokręgu łagodnej, miękko wyzbranej fali. Odstąpił. Jaki trzyma kurs? Taki jak nasz na zachodni kraniec Grand Bahama. Zejdziemy głębiej i zwiększymy szybkość. Mamy ich również na sonarze, więc nie zgubimy. Przejdziemy na równoległy kurs i zbliżymy się trochę później. Meteo zapowiada lekką zachodnią bryzę wczesnym rankiem. To nam pomoże. Nie chciałbym zbyt spokojnej wody, kiedy wypuścimy pływaków. Przy każdym powierzchnia się trochę skotłuje. To jest, zwrócił się do potężnie zbudowanego mężczyzny w spodniach z białego drelichu, podoficer Falon. Dowodzi grupą pływaków, oczywiście pod rozkazami pana Ilejtera. Wszyscy najlepsi pływacy zgłosili się na ochotnika. Wybrałem dziewięciu. Zwolniłem ich ze wszystkich obowiązków. Może panowie chcieliby się zapoznać ze swoim zespołem. Omówić porządek rzeczy. Sądzę, że potrzebna będzie ścisła dyscyplina, sygnały rozpoznawcze i tak dalej. W porządku. Sierżant o tu uzbrojenia już szykuje broń. Uśmiechnął się. Skombinował tu zimnoży sprężynowych. Miał trudności z przekonaniem ludzi, żeby je dali, ale udało mu się. Porobił na nich zadziory i wyostrzył prawie na igłę, a potem oprawił w kije od szczotek. Pewnie zechce, żebyście podpisali na to zamówienie, inaczej dopadnie go zaopatrzeniowiec, kiedy już akcja się skończy. No dobrze. Do zobaczenia. Mówcie, co tylko wam będzie potrzebne. Wrócił do mapy. Bond i Leiter skierowali się za podoficerem Fallonem przez dolny pokład do maszynowni, a potem do warsztatu naprawczego. Po drodze minęli pomieszczenie reaktora. Urządzenie sterczało z pokładu pokrytego grubą warstwą ołowiu jak nieprzyzwoite wybrzuszenie do wysokości kolan. Kiedy mijali go, Leiter wyszeptał do Bonda. Reaktor pośredni naciekły sudmarki B dla okrętów podwodnych. Bond kopnął tego potwora w przejściu brzegiem obuwia. Sepoki parowozów. Nasza flota używa marki C. Warsztat naprawczy. Długie niskie pomieszczenie wyposażone w mnóstwo precyzyjnych instrumentów przedstawiał dziwny obraz. W jednym końcu stało dziewięciu pływaków, ubranych tylko w kąpielówki, a ich piękne ciała liśniły opalenizną. W drugim końcu dwaj mężczyźni w niezgrabnych szarych kombinezonach pracowali w półmroku i tylko punkty jaskrawego światła padały na wirujące tokarki z których ostrza noży tryskały małymi snopami błękitnych i pomarańczowych iskier. Niektórzy z pływaków już mieli swoje dzidy. Bond wziął jedną z nich i obejrzał, gdy zakończono przedstawianie się. Była to śmiercionośna broń z klingą zaostrzoną niczym sztylet i z zaciętym niedaleko czubka za dziorem, solidnie przymocowana drutem do szczytu długiego, krzepkiego kija. Bond sprawdził kciukiem stal ostrą jak igła i dotknął czubka. Nie oprze się temu nawet skóra rokina. A czym będzie rozporządzał wróg? Niewątpliwie strzelbami na dwutlenek węgla. Bond przyjrzał się uśmiechniętym, opalonym na brąz młodzieńcom. Nie obejdzie się bez zabitych, może i wielu. Trzeba wszystko zrobić dla zaskoczenia jednak te złociste skóry i jego własna i bletsza skóra leitera będą w blasku księżyca widoczne na sześć metrów dla strzelb to żadna odległość ale daleko poza zasięgiem dit Bond zwrócił się do podoficera Falona Chyba nie macie tu gumowych kostiumów Ależ mamy panie komandorze są potrzebne w razie wypadku w zimniejszych wodach Uśmiechnął się nie zawsze pływamy pośród gajów palmowych. Wszyscy będziemy ich potrzebować, a możecie im wymalować na plecach wielkie numery, białe albo żółte? Dzięki temu będziemy się z grubsza orientować, kto jest kim. Oczywiście. Zawołał na swoich ludzi: Ej, Fonda i Johnson. Idźcie do kwatermistrza i pobierzcie dla wszystkich gumowe kostiumy. Braken. Weź z magazynu kubeł farby rozprowadzonej z gumą. Wymaluj na plecach tych kostiumów numery. Na 30 centymetrów wysokie. Od 1 do 12. Ruszajcie się. Później, kiedy połyskliwe czarne kombinezony już wisiały na ścianie jak skóry olbrzymich nietoperzy, Bond zwołał ich wszystkich. Chłopcy, czeka nas okrutna bitwa podwodna. Będą straty w ludziach. Kto chce się wycofać? Wszystkie twarze wyszczerzyły się do niego w uśmiechu. W porządku. Trzeba będzie przepłynąć na głębokości około trzech metrów, może pięćset, może osiemset metrów. Przy dosyć jasnym świetle. Księżyc już wzejdzie, a na dnie jest biały piasek i trochę wodorostów. Popłyniemy spokojnie, w szyku trójkątnym. Ja mam numer jeden i będę prowadził. Za mną pan Leiter z numerem dwa i podoficer Fallone z numerem 3. Potem szyk będzie się rozszerzać podobnie do klucza lecących gęsi. Musicie się tylko trzymać za numerem, który was wyprzedza, dzięki temu nikt się nie zgubi. Uważajcie na pojedyncze wzgórki koralowca. Z mapy wynika, że nie ma tu prawdziwej rafy, tylko odosobnione kępy. Zacznie się akurat czas żerowania dla ryb, więc bądźcie czujni. Czy nie, podpływa coś dużego. Ale dajcie im spokój, jeżeli nie będą zbyt natrętne. W takim przypadku trzej z Was załatwią rybę dzidami. Ale jest bardzo mało prawdopodobne, żeby jakaś ryba nas zaatakowała, bo wszyscy razem będziemy dla nich wyglądać jak jedna olbrzymia czarna ryba i pewnie będą nas omijać z daleka. Wystrzegajcie się jeżowców na koralu i uważajcie na dzidy. Trzymajcie je przy samym mostrzu. A przede wszystkim zachowujcie się jak najciszej. Musimy dołożyć starań, aby zaskoczenie było po naszej stronie. Wróg ma strzelby na dwutlenek węgla. Ich zasięg wynosi około 7 metrów, ale ładowanie tej broni jest bardzo powolne. Jeżeli z takiej strzelby do was wycelują, postarajcie się stanowić jak najmniejszy cel. W wodzie trzymajcie się na płask. Nie opuszczajcie stóp, żeby stać się celem na całą długość. Kiedy już wystrzeli, rzucajcie się na przeciwnika z dzidą wyciągniętą do przodu. Jedno dziabnięcie prawie w dowolne miejsce na głowie albo na ciele i facet jest załatwiony. Ranni muszą się troszczyć sami o siebie. Nie mamy sanitariuszy z noszami. Jeżeli cię zranią, wycofuj się z walki, uciekaj na bryłę koralową i tam spocznij. Albo płyń do brzegu i na płyciznę. Jeżeli ci wbiją dzidę, nie próbuj jej wyciągać, tylko trzymaj ją w ranie, aż się tobą ktoś zajmie. Podoficer Fallon będzie miał jedną z flar sygnałowych. Wystrzeli ją na powierzchnię, kiedy tylko zacznie się walka, i wasz kapitan od razu się wynurzy i spuści ratunkowy ponton z uzbrojonymi do pomocy i z lekarzem okrętowym. Czy są jakieś pytania? Co mamy robić zaraz po opuszczeniu okrętu, ser? Starajcie się jak najspokojniej zachowywać na powierzchni. Jak najszybciej nurkujcie na trzy metry i zajmujcie swoje miejsce w szyku. Prawdopodobnie pomoże nam lekka bryza, ale trochę zamętu na powierzchni na pewno wywołamy, więc starajcie się, żeby był jak najmniejszy. A co z sygnałami pod wodą, ser? Przypuśćmy, że maska się popsuje czy coś takiego. Kciuki w dół to znak krytycznej sytuacji. Ręce wyciągnięte na wprost to wielka ryba. Kciuki do góry to zrozumiałem, albo i Ci na pomoc. Nic więcej nie będzie wam potrzebne. Bądź uśmiechnął się. Nogi do góry znaczą, że jesteś załatwiony. Rozległy się śmiechy, niektóre trochę niepewne. Wtem odezwał się system nagłaśniający. Zespół pływaków do luku ratunkowego. Powtarzam, zespół pływaków do luku ratunkowego. Nakładać ekwipunek. Nakładać ekwipunek. Komandor Bond proszony do centrali bojowej. Pisk maszyny zamarł w sieknięciu i zapadła cisza. Lekko stuknąwszy, manta spoczęła na dnie.